Uwaga, uwaga, na ziemię, na ziemię zbite szyby. E, ja się obróciłem, patrzę, leżę już na ziemi, jestem skuty. E, skuty, wokół mnie jacyś ludzie, nagle został mi nałożony worek na głowę. Zostałem podniesiony z tej ziemi, posadzony na jakimś krześle i słyszę, e, że rzeczy wszystkie są wyrzucane z lodówki, z szafek, cały czas czegoś szukają. Doszło do takiej sytuacji, że zostałem zatrzymany przez CBS. Przyjechaliśmy do tego klienta. Wychodzimy i popełniliśmy jeden błąd. Nasze narzędzia były jeszcze nieotwarte. Wtedy naszym zanim klient już zauważył, że coś jest nie tak, że my dopiero narzędzie rozpakowujemy, to folię ściągamy, szelki ubieramy, wchodzimy na dach. Praca od 7 do 22, czasami nawet do północy siedzieliśmy właśnie, no i robiliśmy swoje, bo chcieliśmy coś osiągnąć. Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski. Może to początek nowej podserii, w której gościć będę pary, idące razem przez życie zarówno na gruncie prywatnym, jak i biznesowym. Błażej Nowicki i jego partnerka Julia dziś stoją na czele dobrze prosperującej firmy, zrzeszającej w swoich strukturach kilkaset osób, ale nie zawsze było tak kolorowo. Sukces odnieśli w Białej Podlaskiej i z tego miejsca rozpoczęli ekspansję na cały kraj. Wywiad nagraliśmy w Maluchu, zaparkowanym przed siedzibą firmy Buy Energy Software. Solutions, o której więcej możecie przeczytać w opisie filmu. Przyjechałem do Błażeja z tego względu, że chciałem porozmawiać o odnawialnych źródłach energii, fotowoltaice itd. Okazało się, że jednak przeszłość masz tak niezwykle interesującą, intrygującą i nieoczywistą, że warto ogólnie też zahaczyć o ten wątek. Więc przechodząc do meritum. Byłeś młodym chłopakiem, od zawsze dobrze radzącym sobie z językiem angielskim, więc w handlu to jest podstawowy argument, taki negocjacyjny, żeby się potrafić z kimś dogadać właśnie w tym języku. I niestety yy, ta chęć handlowania obróciła się też przeciwko tobie i trafiłeś do więzienia. Yy, tak, zgadza się. W 2020 roku bądź w 2019 roku, jak dobrze pamiętam, cały czas ściągałem towar za granicy i w pewnym momencie okazało się, że towar, który ściągam już nie jest do końca legalny na terenie, na terenie Polski, przez co to był bodajże styczeń 2019 rok. Doszło do takiej sytuacji, że zostałem zatrzymany przez CBS. Była to dziś, był to normalny dzień, godzina gdzieś dziewiąta, ja robiący sobie śniadanko, szykujący się do wyjścia na studia, nagle słyszę: uwaga, uwaga! Na ziemię, na ziemię! Zbite szyby. E, ja się obróciłem, patrzę, leżę już na ziemi, jestem skuty. E, skuty wokół mnie jacyś ludzie. Nagle został mi nałożony worek na głowę. Zostałem podniesiony z tej ziemi, posadzony na jakimś krześle, i słyszę, e, że rzeczy wszystkie są wyrzucane z lodówki, z szafek. Cały czas czegoś szukają. Patrzę, a wokół mnie stoi jakieś 15, 20 osób. Wszyscy w kominiarkach, jedna osoba bez i mówi, że sobie nagrabiłem. Tak, Pytam mnie, gdzie są wszyscy inni ludzie. Ja mówię, że o niczym nie wiem. E, w pewnym momencie, gdzieś po 4-5 godzinach e, przejeżdżała moja mama obok domu. Zobaczyła, że stoją busy pod tym, pod tym budynkiem e, oraz zresztą rozbite szyby. Wchodzi i widzi syna zakutego w kajdankach. No i była to dosyć, dosyć stresująca dla mnie chwila, tak? Było to coś niesamowitego dla chłopaka, który ma 23 lata. Czyli substancje, którymi początkowo handlowałeś, były legalne, a potem się okazało, że niekoniecznie. A co to były za substancje? Jesteś Zgadzać w stanie z jakichś podać? To było coś w stylu suplementów, które ja zawsze ćwiczyłem na siłowni, tak? Zawsze lubiłem ćwiczyć, które okazały się w pewnym momencie już nielegalne na, na terenie Polski. No, ale ja o tym nie wiedziałem. Tak tak naprawdę dopiero ekspertyzy, ee, badań wykazały, że te środki są nielegalne na terenie Polski. A handlowałeś tym od 13 roku życia? Od 13-14 roku życia. Cały czas na tym zarabiałem pieniądze. Było tak, że ja znając język angielski całe życie, moja mama kładła nacisk na angielski, na angielski. No to myślę, tak, syn wreszcie wykorzystał ten język angielski. No i zarabia pieniądze. Tak? No i tak zarabia od 13 roku życia do tego 23, aż okazało się, że restart. tak, Już. Ee, nie ma zarabiania na tym pieniędzy. Trafiłeś do aresztu, jak się odnalazłeś, bo finalnie spędziłeś tam 9 miesięcy. E, tak, byłem 9 miesięcy w areszcie. No powiem wprost, że dla osoby, która pochodzi z no, dosyć dobrego domu, tak nigdy nie miała problemów z prawem. Było to dosyć niecodzienne uczucie, kiedy nagle jesteś traktowany, jak e, wyrażę się tak brzydko, nie, najgorsze gówno na świecie, tak, nikt się, nikt się tobą nie interesuje. Przywożą Cię do aresztu, każą Ci się rozebrać, zamykają Cię w takim pomieszczeniu, gdzie, je, gdzie świeci się lampka i czuć, jak zimne powietrze wchodzi z zewnątrz. Tak? E, następnie przy, biorą Cię na magazyn, tam dają Ci rzeczy, z tego magazynu idziesz sobie do tak zwanej przejściówki, tam już są wszyscy inni wrzucani, jesteś mieszany z tymi ludźmi, robią Ci wszelkiego rodzaju badania, nagle stwierdzają, że jesteś zdrowy, jak już jesteś zdrowy i przebadany, no to przydzielają Cię do celi. Czyli idziesz, idziemy wtedy już na oddział, jest, dostajemy swoją celę, wchodząc do, te, do tej celi na tym oddziale, e, na, samym, na samym wejściu każą ci pokazać dokumenty, za co jesteś, jesteś tak, i co zrobiłeś. Półwięźniowie, tak? Dokładnie, współwięźniowie od do razu do ciebie podchodzą i mówią, pokaż papier, tak, ty pokazujesz papier, no i albo cię akceptują, albo cię nie akceptują. No i w moim przypadku było tak, że mnie zaakceptowali. Tak? Byłem zatrzymany przez CBSP, to wszystko było napisane, opisane. Za co, dlaczego, jakie podejrzenie, czyli podejrzenie kierowania grupą przestępczą, podejrzenie sprowadzania środków niedozwolonych na rynek Polski. A zostało ci to udowodnione finalnie? E, finalnie w moim, moim domu było jedynie 3,5 gram tych środków nieodurzających. E, zarzuty były w ilościach kilogramowych ale znaleziono zostało tylko 3,5 grama i to zostało zabezpieczone, zostało puszczone do ekspertyzy. Ale jakby członkiem nie byłeś żadnej zorganizowanej nie, grupy? Nie, ja nigdy, ja byłem zwykłym studentem, studiowałem bezpieczeństwo narodowe, miałem iść po studiach do właśnie do służby więziennej albo do służby celnej do pracy, a w międzyczasie tak naprawdę cały czas miałem praktyki w starostwie powiatowym w Białej Podlaskiej. Czyli przez ten cały czas do tego momentu pracowałem w starostwie powiatowym w Białej Podlaskiej, gdzie później tak naprawdę chciałem kontynuować swoją pracę, no ale... Szczęście bądź nieszczęście stało się tak, jak się stało, no i nie kontynuowałem już więcej tej pracy. W areszcie też miałeś takie traumatyczne chwile. Słyszałem o tym, gdy rozmawialiśmy przed wywiadem, że jeden z półwięzień miał atak padaczki. Pracownik służby więziennej zbagatelizował ten problem. Tak, wiecie, Więc ty... jest tam po prostu duża znieczulica, tak? Tak, cofno, się może wspomnieniem do tego, co tam się działo. Była to dziś godzina pierwsza, druga w nocy, współwięzień, kolega leżał nade mną, tak ja byłem na dole, nagle zaczął się cały trzęść. Trzęsie się, my się wszyscy obudziliśmy, zapalamy światło, patrzymy co się dzieje, mu już z ust leciała piana, wzięliśmy go szybciutko na ziemię, zdjęliśmy z tego łóżka, podłożyliśmy mu podłóżkę czy też koc pod głowę, już nie pamiętam. Drugi kolega zadzwonił dzwoneczkiem do oddziałowego i mówi, że tutaj ma ktoś atak padaczki, coś się dzieje, jak trzęsie się cały, a oddziałowy mówi, dajcie mu wody. Tak? No to wtedy naprawdę część osób zaczęła się śmiać, tak? a część osób już była tak spanikowana, że nawet nie wie co zrobić, bo tutaj osoba może dla nas za chwilę umrzeć. Tak? Po drugim wezwaniu dalej tutaj oddziałowy nie zareagował, ale już po trzecim wezwaniu, gdzie już my uderzaliśmy tym takim fikołem, tarboretem w drzwi, no to oddziałowy przyszedł i zabrał tą osobę. Także no dosyć... Yy... Nieciekawe wrażenia. Nieciekawe wrażenia i wspomnienia traumatyczne na pewno dla młodego człowieka. Na zewnątrz na wolności czekała na ciebie dziewczyna. Ty też miałeś jakieś pomysły biznesowe czy w ogóle zawodowe i ze studiami związane wszystkie musiałeś zawiesić, ale jeszcze cię zapytam o te wątki, że tak powiem, kryminalne. No bo nie miałem okazji dotychczas rozmawiać z kimś, kto o ten świat się otarł, więc myślę, że widzowie też są ciekawi. Jak to wygląda? Mówisz, że przychodzisz do celi, pokazujesz papier i więźniowie weryfikują, na jakiej podstawie? Na podstawie Widzi mi się, jest jakiś kodeks? Wiesz co, kodeks na pewno jest jeden, tak? Jeżeli przychodzi osoba do celi i pokusuje dla Ciebie papier, dokumenty, jest tam napisane, że pedofil, no to ja albo i Ty na pewno nikt by nie chciał mieć do czynienia z taką osobą. Także ta osoba jest od razu skreślona, to jest niemożliwe, że ona w ogóle z Tobą stała w I musi miejscu. opuścić te cele, tak? Od razu musi opuścić te cele. Jeżeli tego nie chce sama zrobić, no to jest wypraszana siłą. Mhm. Tak? To jest, to jest bardzo proste, nie ma innej możliwości. Mhm. A czegoś się nauczyłeś w tych okolicznościach? Wiem, że to brzmi w sposób absurdalny, tego rodzaju pytanie, bo jednak straciłeś 9 miesięcy życia, ale jako człowiek ambitny i potrafiący krytycznie patrzeć na rzeczywistość, być może jakąś wartość z tego wszystkiego i wniosek wyciągnąłeś? E, tak, na pewno doszedłem do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak sytuacja bez wyjścia. Zawsze jest jakieś wyjście, wystarczy poczekać. Nie ma sytuacji bez, bez rozwiązań. Z pozytywnych rzeczy, no to na pewno nauczyłem się dużo czytać, tak? To jest ta, ten wniosek, który wyniosłem, że jednak dobra książka to jest, to jest coś. W porządku. Zapytam Cię w takim razie o te kolejne kroki po wyjściu na wolność, kiedy postanowiłeś uczestniczyć w takim już legalnym biznesie funkcjonującym na rynku. Okazało się, że jednak niekoniecznie rzeczywistość na wolności jest taka kolorowa, jak się wydawało, gdy siedziałeś za kratami. Rozesłałeś razem ze swoją narzeczoną czy e, dziewczyną CV do różnych firm zlokalizowanych na terenie całej Polski, odezwała się firma ze Szczecina i z Katowic. Postanowiliście się przeprowadzić z Białej Podlaski do Katowic i jak to wyglądało? Tak, postanowiliśmy wysłać po prostu, u nas w Podlaskiej tak naprawdę nie ma dużych perspektyw, jeżeli chodzi o życie i rynek pracy. Jeżeli ktoś chce zarabiać tutaj 2000, 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, jak najbardziej może tutaj zostać, jeżeli to dla niego wystarczy na życie, no to nie ma problemu. Zostań, pracuj, żyj, tak. My chcieliśmy cały żyć coś więcej, tak? że na rynku tutaj Bialskim nie znaleźliśmy wymarzonej pracy wysłaliśmy CV w całą Polskę w całej Polsce okazało się, że chcą nas w dwóch miejscach chcieli nas w Katowicach oraz w Szczecinie że do Szczecina od nas jest dosyć daleko no to pojechaliśmy do Katowic nigdy nie byłem na Śląsku, to była moja pierwsza wycieczka do Katowic więc spakowaliśmy cały samochód naszych rzeczy i pojechaliśmy do Katowic tam wynajęliśmy mieszkanie Udało nam się zdobyć pracę, to znaczy dla mnie. Dostałam pracę bodajże wtedy w firmie spedycyjnej w Katowicach. Moja partnerka Julia jeszcze nie miała pracy, cały czas jej, cały czas jej szukała. Ja już pracowałem w firmie spedycyjnej, było wszystko w porządku, już tam bodajże tysiąca zł na miesiąc mi wychodziło, także już lepsze standardy niż, niż w Białej Podlasce. Następnie Julia otrzymała pracę w firmie zajmującej się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych. No i w tym momencie zadzwoniła do mnie po rekrutacji, czy też po pierwszym dniu próbnym, do końca nie pamiętam, powiedziała: Błażej, to jest praca dla ciebie. Mieliśmy, że tak powiem, bardzo dobre doświadczenie w tej firmie. Nauczono nas sprzedawać, mieliśmy fajny zespół, chcieliśmy budować właśnie też swój zespół sprzedażowy. Fajnie nam to szło i przez pierwszy miesiąc po prostu robiliśmy tam Meksyk w tej firmie. Ale no niestety to się skończyło, tak? Jak już doszło do, do wypłat, jak już doszło do systemu prowizyjnego, no to po prostu dostaliśmy informację, że, że zostaniemy rozliczeni jako osoby, które są na podstawie, co, a zapewniano nas wiadomo, że będziemy mieli inne warunki. No i to właśnie... To stąd się wszystko zaczęło, stąd nasz początek. Jest. I też szansa na stworzenie biznesu, prawda? Z Dokładnie. dzisiejszej perspektywy możesz powiedzieć, że to była kluczowa sytuacja w Waszym życiu. Jak przeprowadziliście się z kolei z powrotem do Białej Podlaskiej? to jak wyglądały wasze początki w sektorze fotowoltaicznym, bo słyszałem, że też hulajnogi mieliście i różne innowacyjne sposoby dokładnie, przemieszczania się. Dokładnie, jeżeli chodzi o samą sprzedaż, no to właśnie powodem do przyprowadzenia się do Białej Porlaskiej było to, że w Krakowie już ta sprzedaż spadała powoli i... Aha, bo jeszcze po drodze był Kraków, tak, tak. Tak, dokładnie. No i po powrocie do Białej Porlaskiej, tak. Zaczęliśmy, wiadomo, też wydwójkę chodziliśmy, jeździliśmy nogami no i zaczęliśmy sprzedawać. I założyliśmy, że ta sprzedaż w Białej idzie na tyle dobrze, że po prostu nie ma sensu nam było się wracać do Krakowa z powrotem. No i powolutku, powolutku otworzyliśmy swoje pierwsze, że tak powiem, biuro w Białej Podlaskiej. Yy, wiadomo, do godziny 12 robiliśmy telefony, później chwila przerwy na obiad, siłownia, następnie już praca w terenie, sprzedaż, 20, godzina 21 powrót do biura, skręcanie mebli, także w takim tempie działaliśmy, tak naprawdę praca od 7 do 22, czasami nawet do północy siedzieliśmy właśnie, no i robiliśmy swoje, bo chcieliśmy coś osiągnąć. Jak myślę o Białej Podlaskiej, to przypominam sobie to, że przyjeżdżam do klienta w koszuli, tak, otwiera mi drzwi i mówi, że jestem świadkiem jehowym. Ja myślę, no co jest kurczę nie tak, na Śląsku to działało, nie było najmniejszego problemu, że osoba w koszuli Chodzi, puka po domach i chce coś dla nich sprzedać. W Białej Podlaskiej byłem odbierany jako świadek jechowy. W koszuli mnie nikt nie chciał nigdzie wpuścić. Nigdzie. Ale w momencie, kiedy już to zrozumiałem, przebrałem się, nałożyłem sweterek, bluzę, kuszelkę, koszulkę, t-shirt z krótkim rękawkiem no i wtedy już wchodziłem do tych domów, do tych klientów, byli zainteresowani, tylko nikt z nich nie wiedział, co to jest instalacja fotowoltaiczna. To ja musiałem... Chodzić z kartką i długopisem, i rysowałem sobie słoneczko, promienie słoneczne, dom, na nim panele, i że jak świeci słoneczko na te panele, czyli na ten dach, to klient ma prąd w budynku. To było coś niesamowitego, bo na Śląsku wszyscy już wiedzieli, co to jest fotowoltaika. Nie było najmniejszego problemu z sprzedażą. A ja tutaj przez dwa tygodnie musiałem chodzić wokół tych klientów, informować ich, co to jest, a dopiero później do nich przyjeżdżać i sprzedawać dla nich tą instalację. Kiedy już zrozumieli, kiedy coś w internecie wyszukali. Wtedy udawało się coś dla nich sprzedać. Wiem, że na początku sam zajmowałeś się instalacją tych paneli na, na dachach klientów. Wyobraźcie sobie to w ten sposób, że przyjeżdżamy do klienta, sprzedajemy dla niego instalację fotowoltaiczną. Voltaiczną. Klient prosi o najlepszą ekipę, która może tylko przyjechać i dla niego to zamontować. Mówimy, proszę pana, pan dostanie najlepszą ekipę. Następnie wracamy do domu, odliczamy już na kalendarzu termin do montażu, kupujemy busa, sprzęt, tak? E, szukamy dwu, dwie osoby jeszcze do montowania, bo samemu ciężko było, to, 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 to byłoby to zrobić. Więc Znalazłem dwóch wspólników, którzy pojechali ze mną na ten pierwszy montaż. Przed montażem wykupiliśmy szkolenie, tak? Tylko okazało się, że z powodów restrykcji na koronawirusa szkolenie będzie online. Więc usiedliśmy przed dużym telewizorem, włączyliśmy to szkolenie. Tam pan pochodził po daszku, podotykał wszystko, pokazał, że to jest krokiew, to jest łata, tu jest blacha, tu trzeba się wkręcać. Koniec szkolenia, certyfikaty dla nas wysłali. Czyli jesteśmy przeszkoleni. No i już nadeszła ta chwila, kiedy było trzeba pojechać do klienta. Przyjechaliśmy do tego klienta, wychodzimy i popełniliśmy jeden błąd. Nasze narzędzia były jeszcze nieotwarte. Wtedy naszym zdaniem klient już zauważył, że coś jest nie tak, że my dopiero narzędzie rozpakowujemy, to folię ściągamy, szelki ubieramy, wchodzimy na dach. Sytuacja dosyć ciekawa, bodajże po czterech albo pięciu dniach bitwy z dachem udało nam się zamontować instalację, która wyglądała dobrze, ale nie działała. No i my też wtedy nie mieliśmy pojęcia, że pracując od tej godziny siódmej czy tam ósmej do tej dziewiętnastej. I kończąc zawsze około 19, jest już ciemno. Jak kończyliśmy tą inst robić instalację, była godzina 19, włączamy inwerter, tak? Czyli to, to urządzenie, które sprawia, że ten prąd stały zmienia się na prąd zmienny. Ale już było ciemno. Było ciemno, nie działa. No i my w życiu byśmy się nie spodziewali, że wystarczyło poczekać, aż będzie jasno. I teraz lepsze. Klient przez 5 dni, 4 dni stał przed dachem i cały czas się patrzył na nas, jak my to robimy. Czy deszcz, czy padał śnieg, bo to już był dziś bodajże październik, czy tam listopad, już nie pamiętam, czy nad koniec listopada, to on i tak dalej stał i się na nas patrzył. W deszcz, w śnieg, cały czas. No i później wyszło na to, że klient cały czas zgłaszał dla nas informację, że nie działa inwerter. I my z Białej Podlaskiej cały czas jeździliśmy za Warszawę w okolice Płońska i byliśmy tam zawsze na wieczór. I my mówimy, no, no nie działa i nie wiemy, co zrobić. A tak naprawdę my byliśmy zawsze, na wieczór, kiedy był, było ciemno, to on by się nigdy nie włączył. No i my w momencie, kiedy wezwaliśmy inną firmę na serwis, która przyjechała tam na godzinę dziewiątą, powiedziała, ale chłopaki, tu wszystko działa. Klient po prostu zrozumiał, że my się nie znaliśmy i robił nas cały czas w balona i kazał nam przyjeżdżać. W momencie, kiedy jest ciemno. Czy po prostu myślą, że wreszcie kiedyś przejdziemy, kiedy jest jasno i zobaczymy, że wszystko działa i się nauczymy. Okej, okay, no to też faktycznie niecodzienne podejście, że się tak klientowi chciało z Wami bawić, prawda? Instalacja działa po dziś dzień? Działa po dziś dzień, jest wszystko w porządku, z klientem jesteśmy w kontakcie, nie ma najmniejszego problemu. Mhm. Fajnie, że tak szczerze o tym opowiadasz, bo wiele osób gdzieś, myślę, że stara się gloryfikować swój sukces, nie pokazując ciemnych stron tego wszystkiego i tego, że czasami trzeba było w pierwszych etapach odejść od prezesowskiego biurka Dokładnie. i po prostu wdrożyć się w tę pracę, ale chyba dzięki temu dzisiaj Ci się łatwiej pracuje. Bo wiesz doskonale, jaki zakres obowiązków mają Twoi pracownicy. Zgadza się, no my tak naprawdę tutaj ze wspólnikami przeszliśmy wszystko od podstaw, czyli od systemu door-to-door, -door, do wykonania zgłoszenia do operatora sieci, do, do wykonania zgłoszenia do Straży Pożarnej, e, do, do montażu instalacji fotowoltaicznej, do montażu pompy ciepła. My nawet teraz, kiedy już mamy ludzi wyszkolonych, którzy za nas to robią, tak ee, dalej ja na montaż pompy ciepła, pojechałem sam ze wspólnikiem i ja to zrobiłem. tak? Zamontowałem, wiem o co chodzi. Zrobiliśmy również na, dla siebie szkolenia F-gazowe. Mamy F-gazy osobiste, F-gazy firmowe, wszelkiego rodzaju szkolenia z pompy ciepła, również przeszliśmy przez siebie jeszcze raz, plus pojechaliśmy sami na montaż po to, żeby wiedzieć. Wiedzieć po to, jak to zrobić, gdy klient do ciebie zadzwoni z jakimś problemem, z jakimś serwisem. Że coś jest nie tak i ty mu powiesz, proszę pana, ja nigdy panelu sterującego od pompy ciepła nie widziałem, albo ja nigdy nie dotykałem inwertera? No nie da się tak zrobić. Chłopaki, którzy montują jako pracow pracownicy fizyczni, to są jedni, ale dalej ci, co siedzą w biurze, oni też powinni wcześniej montować, żeby później tego klienta obsłużyć, jeżeli chodzi o serwis. Mhm, w porządku. Taką radę miał być dla naszych widzów, żeby też e, nauczyli się swojego biznesu od podszewki? Tak, myślę, że to jest tak naprawdę najprostszy sposób, żeby postawić biznes na nogi. Żeby to działało, dlatego że można stosować coś takiego jak podwykonawcy, możemy się nimi pod nimi podpierać, opierać, wspomagać, ale pamiętajcie, jeżeli podwykonawca kupi 100 śrubek, każe Wam zapłacić za 100 śrubek, a wykorzysta 60, no to gdzie jest te 40? Przykład na przykład śruby dogwinto, dwugwintowe do, do blachodachówki, jedna kosztuje około 6 zł, kup 100. Tak, robi się już dla nas kwota, a ze 100 wykorzystaj tylko 40 albo 50. E, osoba, która montuje na dachu, będzie wiedziała, ile tego poszło. Policzy po prostu. Punkty wsparcia. Osoba, która siedzi za biurkiem, nie dowie się nigdy. Ty szukasz jakichś pracowników do, 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 do pracy, do swojego biura, czy też e, do ekipy? Jakich... Tak, zgadza, zgadza się, już Wam powiem. Aktualnie tak, jeżeli chodzi o nasze back-office, w tym momencie mamy 28 osób, które są w pełni przez nas wyszkolone, obsługują naszych wszystkich partnerów na terenie całego kraju. Jeżeli chodzi o osoby do współpracy, no to w tym momencie do biura nie szukamy, tak? ale my dalej rozwijamy naszą sieć partnerską, gdzie rekrutujemy teraz ludzi z całej Polski i wdrażamy ich. E, prowadzimy dla nich szkolenia od poniedziałku do piątku, czyli przykład, poniedziałki robimy. Szkolenia z instalacji fotowoltaicznych, z magazynów energii. We wtorki robimy szkolenia z z czystego powietrza, czyli tłumaczymy, jak dla klienta pozyskać jak największą dotację. W środę z obsługi naszego systemu CRM, bo tym CRM się wspieramy, tam generujemy oferty. W czwartki robimy szkolenia sprzedażowe, czyli stricte skuteczna sprzedaż, tak, e, które prowadzimy dzień, dzień, dzień w dzień, miesiąc miesiąc, tydzień w tydzień. Plus w piątki robimy szkolenia z ciepła. No i jeżeli są osoby tutaj zainteresowane podjęciem współpracy, wdrożeniem się w rynek OZE, no to ja serdecznie zapraszam. W tym, w tym momencie mamy 320 4 osoby, chcemy mieć jeszcze więcej. My się cały czas rozwijamy, zdobywamy wiedzę, doświadczenie, budujemy kolejne ekipy montażowe. Jeżeli chodzi o ekipy montażowe, to w tym momencie, samych ekip własnych, jeżeli chodzi o montaż pomp ciepła, mamy 17. Jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, mamy 6. W marcu mieliśmy 13 na instalacje fotowoltaiczne, bo rynek tego wymagał. Ale jak ci się udało tak szybko urosnąć? Wiesz co? Wspólnicy, ludzie. Jest bardzo dobre biuro. Który, którzy wiedzą, co mają robić, wiedzą, jak się mają zachować w każdej sytuacji. Są monterzy, którzy są od nas tutaj z miasta, dużo osób, to są moi znajomi. A w tych czasach, w których tak droga jest energia, gaz, zauważacie dużo większe zainteresowanie, nawet w tym sezonie zimowym, który naj... zazwyczaj był taką stagnacją w branży, prawda? W każdej branży tak naprawdę sezon zimowy jest stagnacją. Czy to są, nie wiem, restauracje, hotele, czy sprzedaż na bazarze. W tym momencie my cały czas mamy rozkwit. Cały czas klienci chcą coraz więcej od nas, chcą coraz szybciej. Są takie momenty, że nie ma towaru, który można dać dla klienta, przykład pompy ciepła. My zaczęliśmy produkować własne pompy ciepła pod Marko Bes, dlatego że nie da się w Polsce kupić pompy, którą później można serwisować. Kupimy jednostkę tak, typu Panasonic, ale żeby później ją serwisować, nie dostaniemy części zamiennych, bo wszystko tak naprawdę idzie na zachód, dlatego że tam są teraz bardzo potężne dotacje, a u nas na rynku polskim również mamy duże dotacje, ale nie ma aż takiej ceny a tam, dla gdzie producenta. dotacja można narzucić wyższą cenę, bo i tak dokładnie, się to finansuje dokładnie, ze środków dokładnie, publicznych. Dokładnie, dokładnie. U nas, żeby klient dostał dosta dotację, to trzeba ją wyszarpać. Tak? Na terenie Niemiec po prostu trzeba zapłacić i pokazać fakturę zapłaconą. Mhm. W porządku. Jaki jest zakres w ogóle jeszcze Twojej działalności? Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i co jeszcze? Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, ładowarki elektryczne, Rob, budujemy również karporty i teraz jesteśmy producentem pomp ciepła od poprzedniego roku. Zaczęliśmy, weszliśmy na rynek z własną pompą ciepła pod marką BES. Mhm. Jest ona wykonana na pozyskach Sonika, modele Split oraz monoblok Mhm. Czyli tak naprawdę dla każdego coś się znajdzie. Drugą rzeczą jest to, że mamy modele monoblok od 8 kW aż do 208, czyli takie obiekty jak hotele, hale produkcyjne, fermy drobiu, fermy bydła nie są dla nas w ogóle żadnym wyzwaniem. Małopolska, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, wszędzie my jesteśmy. Byłem teraz w bodajże w sobotę w Szczecinie, bo ja dalej raz na miesiąc wyskoczę sobie do klienta. Tam była instalacja 50 kW na dachu, instalacja fotowoltaiczna oraz 35 kW pompa ciepła. Klient płaci 20 tysięcy złotych miesięcznie za prąd, za, przepraszam, 20 tysięcy miesięcznie za gaz, za hotel w którym ma 30 bodajże 9 pokoi, obiekt ma 1200 metrów. Taka pompa ciepła wyjdzie dla niego w okolicach 80 tysięcy złotych, która pokryje jego całe zapotrzebowanie. Jak teraz sobie weźmiemy 20 tysięcy razy 5 miesięcy zimy, czyli ogrzewania, to jest 100 tysięcy złotych. Pompa za około 80-90 tysięcy złotych. To, to tak naprawdę ona mu się zwraca w 5 miesięcy. Jeżeli teraz sobie dobierze do tego instalację fotowoltaiczną, tak żeby pokryła potrzeby e, użycia energii pompy ciepła, to on w ogóle nie zapłaci ani za energię, ani za ogrzewanie. Co chciałbyś naszym widzom na koniec powiedzieć? Wiecie co, na pewno nie załamujcie się, nie poddawajcie się, nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeżeli chcecie coś zbudować, to pamiętajcie, że zawsze dalej się zajdzie, jeżeli nie będziecie sami. Bo ja sam bym tego nigdy w życiu nie zbudował. Tu są moi wspólnicy, którzy ze mną pracują, wspierają się, ile razy pracujemy po 14 godzin dziennie. I to nie jest tak, że my głupio pracujemy, bo trzeba się nacharować. Po prostu to jest praca przy komputerze, z człowiekiem, z klientem, z handlowcem i rozwiązywanie ich problemów. Największe tak naprawdę pieniądze zarabia się na rozwiązywaniu problemów, więc trzeba sobie znaleźć problem, który jesteście w stanie rozwiązać. I w jakiś sposób go też wycenić? Tak? Wycenić, dokładnie, to jest najważniejsze, no bo nie jesteśmy jak instytucją charytatywną. Robimy robotę dobrze, tak. Wsz wszystkim to się podoba, więc musi być za to godna zapłata. Mhm. W opisie filmu będziecie mieli więcej informacji o moim dzisiejszym gościu. Serdecznie zapraszam Was, żebyście tam zajrzeli, no bo myślę, że ciekawy człowiek w maluchu po mojej prawidze w tej chwili się znajduje. Błażeju, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zbijamy Dzięki, piąteczkę cię zobaczyć. i naprawdę pozytywnie jestem zaskoczony dzisiejszą rozmową, bo, bo tematów e, trudnych nie unikałeś i widać, że w transparentny sposób podchodzisz do, do też swojej przeszłości, która. Twierdzisz, że nie była bezpośrednio związana z, twoim jakimś, z Twoją złą wolą, a z niedopatrzeniem. Dokładnie, no walczymy dalej, tak? Nie poddajemy się. Oczywiście. Do zobaczenia na drodze. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapik.